poza zasięgiem, natomiast Michał jest w stanie rzucić 19 metrów. Paulina Gubaj, być może to jest ten moment. Jest! Tak! Jest daleko! Tak! To musi być dalej niż 18-80. Właśnie taka złość. Od razu widać charakter sportowy. Edward Andrzak wstał. Jeszcze raz to po... Do obejrzyjmy. Teraz. To będzie prawie 19 metrów. 10 było 19 metrów i 2 centymetry! Znowu drugą Paulinę, znowu srebrną, to jakbyśmy teraz się dopiero ucieszyli tak naprawdę z tej drugiej pozycji, bo ją straciliśmy. Jest taki syndrom utraty psychologii. Przez chwilę to przeżyliśmy, na szczęście bardzo krótko. 19-02. Trochę rumieńców nabrał ten uśpiony. Domknęła tę 50 swoim triumfem i pokręciła głową cały czas jakby z wyrazem niedowierzania, westchnienia. Ale to jest Paulina, jesteś złotą medalistką Mistrzostw Europy i już tak pozostaniesz w annałach historii sportu polskiego. 159 medal, 50 złoty, mamy też 50 srebrnych i 59 brązowych. Tu zdobyliśmy już 5 medali, 3 złote i 2 srebrne. Reprezentacja Polski startuje naprawdę fantastycznie, a Paulina jest chyba najmilszą niespodzianką, która nas tutaj dotąd spotkała. Urzekła nas swoją radością, spontanicznością, ale jakże nie cieszyć się, kiedy zdobywa się tytuł mistrzyni Europy Niespodzianki i hymn Polski. Z mocą, siłą.